Dzień dobry, ze studia IPTV. Witam Was Magda i Paweł. Po 2 latach kadencji obecnego zarządu samorządu uczniowskiego przyszedł czas na wybór jego nowego składu. Dziś w studio IPTV spotykamy się, by porozmawiać z kandydatami o ich planach wyborczych. A za tydzień wszyscy uczniowie będą mieli możliwość stanąć ponownie przed urną i oddać głos na swojego faworyta. Zwycięzca obejmie funkcję przewodniczącego na kolejne 2 lata, a wskazane przez niego osoby wejdą w skład zarządu samorządu uczniowskiego. A oto nasi kandydaci. Robert Glama z klasy 3D z 30% poparciem uczniów i Maciej Jankowski z klasy 3F, który uzyskał 43% poparcie. Zaczynamy pierwszą turę. Opowiedzcie proszę o sobie, przedstawcie swój sztab wyborczy, co chcielibyście zdziałać w elektroniku. Zaczyna Robert. Przede wszystkim chciałbym powitać wszystkich zgromadzonych tutaj w studiu, wszystkich słuchających nas. Teraz chciałbym powiedzieć coś o sobie. Myślę, że w szkole jestem dość rozpoznawalną postacią, udzielam się w wielu sprawach. Także ludzie znają mnie, ci, którzy znają, wiedzą, jaki jestem. Sumienny, pracowity, stawiający nowe wyzwania, chętny do działania. Myślę, że moi kandydaci o sobie opowiedzą najlepiej. Witam wszystkich. Nazywam się Anna Meller, chyba wszyscy wiecie, jestem uczennicą tej szkoły. Jestem osobą sumienną, pracowitą, chętnie podejmuję nowe wyzwania. W pracy w samorządzie mam dość długoletnie doświadczenie, więc myślę, że jako sekretarz powinnam się sprawdzić. Dzień dobry, jestem Radosław Greń i mam czerwony nos i różową brodę. I chciałbym, żeby wszyscy przed telewizorami w tym momencie się uśmiechnęli. Byłoby miło. To wszystko. Dobrze, dziękujemy bardzo. Teraz kolej Macieja. Proszę. Witam wszystkich zgromadzonych w studiu i przed telewizorami. Krótko o sobie i oczywiście o naszym sztabie, czyli o aktywnych społecznie. To ja jestem Maciej, pewnie mnie kojarzycie trochę z tej szkoły. Co o sobie? Podobnie myślę, że jak mój kontrkandydat pracowity, sumienny. Myślę, że trochę już o mnie informacji usłyszeliście w moich spotach wyborczych, więc myślę, że nie muszę tego wszystkiego powtarzać. Jeżeli chodzi o mój sztab wyborczy, po mojej prawicy siedzi mój zastępca, czyli Piotr Kostkowski. Tak, osoba również aktywna społecznie, jak cały nasz sztab. Udziela się w TVP, koncertuje na terenie całej Europy. Myślę, że jest odpowiednią osobą na to stanowisko. Po mojej lewej prezes sztabu wyborczego aktywnych społecznie, osoba udzielająca się na terenie całego elektronika, łącznie ze studio IPTV. Przykro niestety mi, ale dzisiaj nie ma z nami mojego sekretarza, czyli Jędrzeja Lubońskiego, sprawy losowe. I myślę, że tak pokrótko to już cały mój sztab przedstawiony z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I teraz kolejne pytanie. Jakie macie plany związane z promocją naszej szkoły? Pomysły? Chcielibyście się w to włączyć? Może tym razem Maciej zacznie. Jeżeli chodzi o promocję szkoły, to obecne działania prowadzone przez aktualny zarząd samorządu uczniowskiego myślę, że idą w dobrą stronę. Można by je kontynuować, ale oczywiście stworzyć i nawiązać współpracę z kimś nowym, z kim, kto powiedzmy jest bardziej jeszcze znaczący na arenie województwa lub kraju, gdzie można by było pokazać naszą szkołę z jak najlepszej strony. Myślę tutaj powiedzmy o takich akcjach też charytatywnych, tak jak w zeszłym roku był organizowany koncert WOŚP, to można by coś podobnego zorganizować na terenie szkoły. No, oczywiście jako zadanie chciałbym sobie postawić właśnie tą promocję szkoły, no i też działanie na rzecz uczniów, aby było im w szkole jak najlepiej. No, z mojej strony na razie to wszystko. Dobrze, a teraz czas na Roberta. Odpowiedź na to pytanie poproszę mojego kandydata na zastępcę Radosława Grenia. Jako, że jesteśmy w elektroniku, czwartej szkole w kraju, czwartym technikum, to jest szkoła, która promuje się sama. Jako naprawdę szkoła kształcąca niesamowitych specjalistów w dziedzinie elektroniki, teleinformatyki, informatyki.
Każdy z uczniów, który opuszcza mury naszej szkoły, który zdaje jak najlepiej maturę, który później u pracodawcy jest tym najlepszym, daje właśnie dowód na to, że elektronik jest najlepszą szkołą w Bydgoszczy i nie tylko. I moim zdaniem, nawet jeżeli nie podjęlibyśmy żadnych działań skupionych właśnie na promocji szkoły, ona jest w stanie promować się sama. Ale oczywiście zamierzamy także zorganizować chociażby akcję rejestracji dawców szpiku, właśnie związaną z DKMS-em, czyli bazą ogólnoświatową dawców szpiku. I to jest jedno z pierwszych założeń, jakie mamy właśnie po, już miejmy to nadzieję, wygranej. Dziękuję. Dobrze, a jakieś konkretne działania? Chociaż jedno podaj. To jest właśnie konkretne działanie. Planujemy zorganizować akcję rejestracji dawców na terenie szkoły. Ale skąd gimnazjaliści będą o tym wiedzieć? No tak, niestety dawcą szpiku może zostać tylko osoba pełnoletnia. A jeżeli chodzi o akcje skierowane do gimnazjalistów, to na pewno jedną z lepszych rzeczy, i to jest jeden z także powodów, dla których ja znalazłem się w tej szkole, jest punkt w trakcie targów edukacyjnych na Łucznicę, gdzie każdy zainteresowany szkołą może jeszcze upewnić się, czy to jest na pewno właściwy wybór. Jeżeli ktoś trafi na stoisko właśnie elektronika na Łucznicę, podejrzewam, że zdecyduje się ostatecznie przyjść do naszej szkoły. Dobrze, dziękuję. Mam kolejne pytanie do was. Właściwie to wy powinniście je zadać sobie. Niech zacznie Robert. Jakie chciałbyś zadać pytanie Maciejowi? Pytania od kandydata do kandydata po prostu. Na pewno jest coś, o co chciałbyś go zapytać. To może zadam takie pytanie. Czy uważasz, że dobrze się stało, że to my jesteśmy właśnie w drugiej turze? Czy uważasz, że na przykład zamiast mnie albo zamiast ciebie powinien siedzieć tutaj Krystian? Pytanie takie trochę nawiązujące do osób, których tutaj nie ma, a które mogły być. Cóż na to odpowiedzieć? Ciężko mi jest na to odpowiedzieć, ponieważ jesteśmy tutaj dzięki decyzji i głosom całej społeczności elektronika. Dlatego to myślę, że bardziej do nich takie pytanie, czy dobrze to jest, czy źle, że my tu jesteśmy. Ja nie będę oceniał ani właśnie, czy dobrze, że jesteś ty, czy źle, że jesteś ty. Była to jedna decyzja właśnie społeczności, więc ciężko mi jest naprawdę ocenić nasze tutaj zgromadzone osoby. Niech to w takim razie społeczność dalej wybierze, na kogo będzie głosować. A teraz takie pytanie do kontrkandydata, tak? Bardzo ciężka sprawa. Cóż chciałbym wiedzieć o tobie? Może jesteście z jednej klasy, tak? I jak wyobrażacie sobie, kiedy na przykład byłaby wycieczka klasowa, kto ofiarowałby się i zostałby, aby dopełniać czynności służbowych, że tak to nazwę? Myślę, że akurat z tym nie byłoby problemu, ponieważ kwestia wygląda tak, że samorząd nie powinien ograniczać się, prawda, tylko do tych trzech osób, które w nim istnieją, ale w całkowitą działalność powinny być zaangażowane również osoby jakby spoza tutaj nas zgłoszonych, nas kandydujących, żeby po prostu to wszyscy się angażowali, a nie wyglądało to tak, że po prostu my coś działamy, tylko my, a w szkole w zasadzie nic się nie dzieje, nic o nas nie wiadomo, nikt nie nawiązuje współpracy. Chodzi właśnie o to, żeby działało to po całości, żeby były również więcej osób angażowało się w samorząd, tak żeby zawsze, prawda, był ktoś na miejscu. Dziękuję. Jeszcze chciałbym dodać, że w kwestii wycieczek nasza klasa stara się nie brać udziału w wycieczkach, ponieważ pragniemy jak najwięcej się uczyć, pragniemy jak najwięcej czasu spędzać w murach szkolnych i prawdopodobnie do końca, do samych matur nie opuścimy murów szkolnych. Dziękuję.
Teraz przyszedł czas na połączenie z naszą reporterką, która krąży gdzieś po szkole, aby odebrać pytania od uczniów do kandydatów. Halo, Olga, jak mnie słyszysz? Witam wszystkich. Znajdujemy się... Słyszę cię bardzo dobrze. Znajdujemy się właśnie w sali 303, gdzie klasa pierwsza F ma obecnie język niebieski. Mam pytania. Jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, to prosiłabym, żeby zrobił to teraz. Chyba nikt nie chce zadać pytania. Chcę zrobić przede wszystkim dla klas pierwszych, ponieważ to interesuje nas najbardziej. Tutaj kandydaci słyszeli. Pytanie było, co chcielibyście zrobić dla klas pierwszych, ponieważ to najbardziej ich interesuje. Dobrze, niech zacznie Maciej. Dla klas pierwszych? Oczywiście wprowadzenie w życie elektronika, bezstresowo oczywiście. Do tego myślę, że kontynuacja, tak jak właśnie były turnieje sportowe, a resztę chciałbym na pewno dopowiedzieć mój zastępca, a później pewnie jeszcze prezes sztabu, tak więc przekażę głos Piotrkowi. Kiedy zastanawialiśmy się, co mamy zaproponować wam jako uczniom tej szkoły, właśnie pomyśleliśmy o pierwszakach, którzy przychodzą tutaj, są jakby anonimowi. Pomyśleliśmy o czymś w formie tradycyjnego wprowadzenia, co roku po 1 września wprowadzenia wszystkich pierwszaków w społeczność naszej szkoły. Miałoby to też charakter integracyjny wszystkich uczniów w naszej szkole. Mamy oczywiście pomysł też na to, żeby stworzyć tak jakby grupę ludzi, która będzie pomagać pierwszakom nie tylko wprowadzić się do szkoły, nie tylko wdrożyć w życie szkoły, ale również mówimy tutaj o kwestiach naukowych. Jeżeli będziecie mieli z czymś problem, nie będziecie mogli rozwiązać jakiegoś zadania, stworzymy grupę, która wam w tym pomoże i na pewno ułatwi życie w naszej szkole. Dziękuję. Dziękujemy. Zobaczmy, co na ten temat ma do powiedzenia Robert. Ja w tej kwestii poproszę o zabranie głosu Anię. To przede wszystkim chciałam powiedzieć, że chcemy działać na rzecz wszystkich uczniów, a jeżeli chodzi o pierwszaków, to zależy, czego od nas wymagacie. Naprawdę postaramy się zrobić wszystko, aby było wam jak najlepiej w tej szkole. Dziękuję. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zadać jeszcze jakieś pytanko? Olga? Czy ktoś chciałby zadać jeszcze jakieś pytania? Ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego mój wybór na danego kandydata byłby lepszy niż na przeciwnika? Czym jest lepszy od swojego przeciwnika? Odpowiedź na to pytanie zacznie Robert. Przede wszystkim trzeba byłoby zastanowić się tutaj, czym powinniśmy się kierować, podejmując przy wyborach nasz wybór. Maciej czy ja? Na co powinniśmy zwracać uwagę u kandydatów? Niewątpliwie wybór jest dość trudny, ale sprawa wygląda tak, że my, jako cały nasz sztab, prezentowaliśmy niewątpliwie inny pogląd na kampanię, jak i na cały urząd, niż nasi kontrkandydaci Maciej, jak i Krystian w pierwszej turze. Bo wyglądało to tak, że nasz pogląd na całą funkcję przewodniczącego, na cały samorząd, wygląda tak, że nie powinniśmy dawać pełnej, kompletnej listy. My chcielibyśmy zrobić to, to, to i to, z których i tak 3/4 jest niedorzecznych i po prostu nie da się ich zrealizować. My powinniśmy realizować rzeczy, te możliwe i te, które chcą uczniowie, a nie te, które my odgórnie im narzucimy. Bo to, co może się nam spodobać, to, co my możemy zaproponować, ktoś inny może stwierdzić, że jemu to nie pasuje i nie chciałby, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej. Jeżeli ja zostanę przewodniczącym, czy Maciej, możliwości realizacji
tych samych postulatów, praktycznie będziemy mieli takie same, będziemy mieli taką samą władzę, że tak to powiem, będziemy mieli tyle samo do gadania. Także możliwość realizacji będzie ta sama. Kwestia jest właśnie tego, co byśmy chcieli zrobić. I właśnie nie wygląda to tak, żeby dać konkretną listę, która się może komuś spodobać albo nie. Tylko żeby dowiedzieć się, czego chcą konkretni ludzie, żeby im ulepszyć życie w tej szkole. Dziękuję. My również dziękujemy bardzo. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. W przypadku naszej wygranej, oczywiście kontrkandydata zapraszamy do współpracy i mamy nadzieję, że będziemy budować nowy, lepszy elektronik, w którym każdy uczeń znajdzie swoje miejsce. Dobrze, my również dziękujemy bardzo. Teraz kolej Macieja, proszę. Nawiązując w takim razie do odpowiedzi, ja również, jeżeli bym wygrał, nie chciałbym nikogo odsuwać od samorządu, od tej właśnie aktywności i zaproponowałbym również oczywiście kontrkandydatowi Robertowi i oczywiście całemu sztabowi współpracę i tworzenie nowego, wspólnego, otwartego dla wszystkich elektronika. A w odpowiedzi na pytanie zadane przez ucznia klasy pierwszej F, chwila, przypomnę sobie, dlaczego akurat ja, tak, a nie mój kontrkandydat? Odpowiedź też również jest bardzo ciężka, ponieważ każdy z nas jest inny i reprezentuje nie do końca takie same poglądy i ma nie do końca takie same plany. Nasz sztab przedstawiał i będzie przedstawiał nadal wszystkie pomysły, które jesteśmy w stanie przy obecnych zasadach elektronika zrealizować na terenie szkoły. Oraz oczywiście mamy zamiar stosować się do wszystkich uwag przysyłanych do nas, czy po prostu powiedzianych przez uczniów. Nie chcemy dawać też konkretnej listy, zrobimy to, to, to i to. Tylko to wszystko ma wychodzić na bieżąco, a my jesteśmy od tego, aby każdy uczeń, który ma jakiś pomysł, my jesteśmy od tego, by to zrealizować, albo doprowadzić to coś do końca i stworzyć to dla wszystkich. Myślę, że w tej sprawie wypowie się również mój zastępca, czyli Piotr Kostkowski. Chcielibyśmy się też bardzo zająć przedkładaniem takich spraw dyrekcji, bo nie wszystko wiadomo, są w stanie bezpośrednio zrobić uczniowie, tym bardziej samorząd, ale część warto by przedłożyć dyrekcji, do której zazwyczaj uczeń nie ma dostępu z powodów takich, że czasu na to brakuje. Wiadomo, nasza dyrekcja ma dużo zajęć. Dlatego my chcielibyśmy być takim pośrednikiem pomiędzy uczniami, a właśnie dyrekcją. Dziękujemy bardzo. Dobrze. Dostaliśmy informację, że jeszcze jeden uczeń klasy pierwszej F chciałby zadać pytanie. Kto chciałby zadać ostatnie pytanie? Czy mogliby coś zaoferować również nauczycielom i dyrekcji oprócz uczniów? Rozumiem, że pytanie było, co wy byście mogli zaoferować dyrekcji? Tak, i nauczycielom szkoły, dobrze. Okej, okay, no to... Zacznij, Robert, proszę. Niewątpliwie pytanie jest dość zaskakujące. Niewątpliwie odpowiedź będzie trudna. Chwila na zastanowienie. To przekażę głos Radosławowi. Jako że mój szef nie miał pomysłu, chciałbym zauważyć, że jesteśmy kandydatami do samorządu uczniowskiego. Samorząd uczniowski ma być dla uczniów. Sprawą nauczycieli i dyrekcji raczej nie powinniśmy się zajmować. Jedyne, co jest w naszym interesie, to ewentualne pomaganie współpracy uczniów i nauczycieli, bo jednak nie mamy możliwości na przykład zapewnić nauczycielom wyższych pensji, uprawnień, bo niestety to nie jest nasza rola i nie jest to w naszych kompetencjach.
ale na pewno byśmy mogli wspomóc uczniów właśnie w dogadywaniu się z nauczycielami, jeżeli uczniowie by mieli problem, jeżeli to nauczyciele mieliby problem z uczniami, na pewno moglibyśmy być pośrednikiem w takich, powiedzmy to, sporach. To wszystko. Dobrze, dziękujemy. Teraz poprosimy Macieja. To tak, również odniosę się do tego, że samorząd uczniowski stworzony jest właśnie dla uczniów, ale nie możemy też przestać pamiętać o pracownikach szkoły i chcemy liczyć się z ich zdaniem, szanować ich zdanie i jeżeli mają jakąś konstruktywną krytykę, odniesiemy się do niej, ale no, potwierdzam to, że samorząd jest dla uczniów, chcemy robić wszystko dla nich, oczywiście pamiętając o nauczycielach i o dyrekcji i o ich zdaniu. Dziękuję. Ja również dziękuję. A teraz pytania zada obecna przewodnicząca samorządu uczniowskiego, Marta Lasota. Witam wszystkich bardzo serdecznie przed telewizorami oraz zgromadzonych studio. Moi drodzy, opowiedzieliście o swoich pomysłach. Wybierzcie jeden z nich, na przykład jakąś imprezę czy akcję. Jak przekonalibyście do tego działania dyrekcję i jak planujecie jego organizację oraz realizację? Może Maciej pierwszy? Jeżeli chodzi o tworzenie takich akcji, to mamy bardzo dobry pomysł i chciałbym, aby przedstawił go właśnie mój zastępca, który zna bardzo wiele szczegółów. Proszę cię o głos, Piotrze. Na pewnym etapie mojego życia miałem okazję spotkać się z ludźmi zaangażowanych dość głęboko w sprawy związane z zarządzaniem środkami unijnymi. Jednym z takich projektów, na które są przeznaczone środki, jest wymiany międzynarodowe uczniów. Jeszcze nikt nie zaczynał tego tematu u nas w szkole, a uważam, że warto by było, ponieważ no jest to temat, który dużo wnosi w życie uczniów i pozwala na rozwijanie. Staralibyśmy się, aby umożliwić uruchomienie takiego programu u nas w szkole. Oczywiście trwałoby to pewien okres czasu. Musiałoby wynikać z długoczasowych rozmów z dyrekcją oraz pracy nad społecznością, która miałaby się zaangażować w taki projekt, ale myślę, że nie byłoby sprzeciwu ze strony dyrekcji, tym bardziej, że podnosiłoby to rangę naszej szkoły oraz znalazłoby też odzwierciedlenie i w ochocie do uczestnictwa w tym wśród uczniów. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Może Robert teraz odpowie? Jeżeli właśnie w tej kwestii miałbym wybierać najważniejszą rzecz, niewątpliwie priorytetem dla nas byłaby kwestia dawców szpiku, o której szczegółowo opowie Radosław. Może jest to trochę monotematyczne, bo już drugi albo trzeci raz w trakcie tej debaty wspominamy o tym, ale po pierwsze trzeba zauważyć, że jesteśmy szkołą techniczną. Niestety szkoła techniczna, w której spędza się zazwyczaj parę godzin dziennie i niestety nie każdy z nas jest w stanie chociażby opuścić zajęcia z różnych to powodów i na przykład zainteresować się krwiodawstwem czy też zgłoszeniem się jako potencjalny dawca szpiku. Sam proces jest bardzo prosty, bo sam akurat po ukończeniu 18 tego roku życia chciałem się jak najszybciej zarejestrować. Miałem okazję w trakcie jednego z koncertów w Świeciu spotkać się z DKMS-em i taka rejestracja zajmuje dosłownie 10 minut, czyli ani nie przeszkadza to w zajęciach. Jest to proces, który można przeprowadzić chociażby na przerwie, bo oprócz wypełnienia formularza z danymi osobowymi, jedyną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wyciągnięcie dwóch patyczków i pobranie sobie wymazu z policzka. I chciałbym właśnie zwrócić uwagę uczniów na to, że wcale to nie jest żaden proces bolesny. Oddawanie szpiku też nie jest rzeczą bolesną, jednak wielu ludzi się tego boi. I w naszej szkole, pomimo tego, że chociażby ostatnia akcja pobierania krwi, właśnie szpik jest rzeczą bardzo ważną i sam DKMS proponuje właśnie organizowanie takich akcji, czyli oni byliby w stanie nawet większość
większość spraw z tym związanych załatwić. To wszystko. Powiedzcie proszę może od razu, jak jesteście przy mikrofonie, co według Was może dać Wam aktywne działanie w samorządzie uczniowskim? Czego potem oczekujecie? Może nauczycie się nowych cech albo radzenia sobie w nowych sytuacjach? Na tą odpowiedź macie jedną minutę. Dobrze, jedną minutę, dziękuję bardzo. Samorząd uczniowski jest jako zespół złożony tylko z przedstawicieli jednej klasy. Chcemy pogłębiać naszą współpracę, która jest od już pierwszego roku bardzo silna i pragniemy właśnie w pierwszej kolejności doskonalić sami siebie w tej takiej braterskiej miłości, gdzie spotkamy się także poza szkołą i jest nam naprawdę razem ze sobą dobrze. Chcemy po prostu być lepszymi ludźmi, którzy przez współpracę ze sobą oraz z uczniami naszej szkoły będą potrafili zrozumieć innych ludzi, co bardzo nam się przyda w przyszłym życiu, już tym dorosłym, kiedy będziemy pracować w grupach. To jest na pewno bardzo dobre przeżycie. Dobrze, dziękujemy. Mam nadzieję, że tak, tak, 5 sekund zostało, dobrze. Teraz Maciej, proszę. Na to pytanie odpowie prezes sztabu wyborczego, Mateuszu. Dla nas działalność w samorządzie to przede wszystkim własna satysfakcja. Satysfakcja z tego, że dążymy do jakiegoś celu i chcemy go osiągnąć. Chcemy go osiągnąć dla wszystkich uczniów elektronika. Również też po to, aby elektronik był bardziej rozpoznawalny, po to, by ktoś o nim wiedział i wiedziało o nim coraz więcej osób. Po prostu robimy to dla siebie, ale również dla Was. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za odpowiedź na moje pytania i życzę powodzenia w drugiej turze. Dziękuję. Okej, okay, dobra. Dziękujemy, Marcie. I teraz miałam do Was ostatnie pytanie, tylko że już w klasie ktoś mnie wyprzedził, bo było, dlaczego to właśnie na Was powinni głosować koleżanki, koledzy. I zadam Wam takie pytanko. Jak sobie wyobrażacie współpracę z mediami? Szkolnymi mediami. Telewizją IPTV. Z telewizją IPTV oczywiście wyobrażam sobie ją jak najlepiej, ponieważ z doświadczenia wiem, że nawet obecnie działający zarząd samorządu owocnie współpracuje, powiedzmy, z IP. Chciałbym oczywiście to jak najbardziej poszerzyć, uaktywnić jeszcze bardziej sekcję medialną, wciągnąć w to jak największą ilość i rzeszę uczniów, którzy powiedzmy interesują się tym dziennikarstwem, czy właśnie mediami. No, jak najbardziej chciałbym współpracować ze studiem, aby to wszystko było dokumentowane i cała praca zarządu samorządu pokazywana właśnie uczniom, że coś jest robione, tak? To są nagrania wideo, żeby każdy zobaczył, że coś się naprawdę dzieje. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, a teraz Robert. Wydaje mi się, że w sprawie mediów najdokładniejszą odpowiedź udzieli Ania. Oczywiście chcielibyśmy współpracować z IPTV, chcielibyśmy także rozpowszechnić bardziej gazetkę Flash, której redaktorami jesteśmy poniekąd. I oczywiście chcielibyśmy również, aby w szkole bardziej sprawnie działał radiowęzeł. W ten sposób, no, który, no, nie oszukujmy się, trochę pozostawia do życzenia, więc mam nadzieję, że nam się to uda. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za udział w debacie. Za tydzień ponowne głosowanie. Wygra osoba, która uzyska powyżej 50% głosów. Pamiętajcie, by nie marnować żadnego głosu i podjąć przemyślaną oraz świadomą decyzję. Samorząd ma naprawdę duże znaczenie w działalności szkoły. Debatę przygotowaną przez IPTV prowadzili Magdalena Okońska i Paweł Pęczek. Naszą reporterką była Olga Piekarczyk. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.